Cześć, witam Was serdecznie w naszym polskim poradniku do serii gier Combat Mission, a konkretnie w Black Sea. W tym odcinku zajmiemy się czołgami oraz specjalnie dla nich skrojonymi rozkazami Target Arc oraz Hold Down. W roli głównej amerykańskie czołgi M1. Zaczynajmy więc. Rozkaz Target Arc polega na wyznaczeniu obszaru, w którym załoga czołgu będzie szukała przeciwników. Jeżeli przeciwnik pojawi się poza wyznaczonym obszarem, nie zostanie zaatakowany. Atutem rozkazu Target Arc jest fakt, że pojazd bojowy obróci wieżę w stronę środka wyznaczonego obszaru. W ten sposób możemy upewnić się, że uwaga czołgistów będzie skupiona tam, gdzie tego chcemy. Warto zaznaczyć, że obszar zmienia pozycję wraz z jadącym czołgiem, ale nie obraca się, gdy pojazd skręca. Rozkaz Target Arc dotyczy przeciwników dowolnego typu. Rozkaz Target Armor Arc dotyczy celów opancerzonych. Target Arc można wykorzystać również w celu ustawienia maksymalnego zasięgu, w jakim pojazd będzie ostrzeliwał cele. Przejdźmy do rozkazu Hold Down. Jest to polecenie, w którym wyznaczamy punkt w terenie, względem którego nasz pojazd ma ukryć swój kadłub. Znaczy to, że gdy popatrzymy z perspektywy wyznaczonego punktu, widzieć będziemy jedynie dobrze uzbrojoną wieżę czołgu. Należy jednak uważać, gdyż załoga będzie szukać odpowiedniej pozycji na trasie do wyznaczonego punktu. Jest to kontrowersyjne, ponieważ gdy na trasie nie ma takiej pozycji, wóz bojowy radośnie pojedzie do miejsca, przed którym chcemy go ukryć. Jednak, jeżeli do punktu trasy Hold Down dodamy przy pomocy rozkazu Target inny punkt lub na przykład pojazd wroga, wtedy kombinacja ta zaczyna mieć sens. Załoga wozu zrozumie go tak. Szukajcie na tej trasie pozycji, w której z miejsca wyznaczonego rozkazem Target wasz kadłub nie będzie widoczny. W takim przypadku rozkaz Target nie jest rozumiany jako wyznaczenie celu do ataku. Rozkazy Target Arc oraz Hold Down wydają się najbardziej skomplikowanymi rozkazami w Combat Mission. Tym samym mam nadzieję, że ten odcinek ułatwi Wam ich użycie. Tymczasem pozdrawiam i do następnego razu.